To nie chodzi o to, żebyśmy my zabrali głos, czy ta osoba doświadczyła przemocy, czy ta osoba nie doświadczyła przemocy i ją przekonywali w którąś stronę. To jest bycie przy kimś, kto dzieli się z nami jakimś bardzo osobistym doświadczeniem w trudnej sytuacji kryzysowej. To, co możemy dać tej osobie, niezależnie już od naszego wykształcenia, to jest ta nasza bliskość i obecność, i aktywność w słuchaniu tej historii. Seks, podcast. Olu, mam do ciebie takie pytanie: jak często pacjenci dzielą się z tobą doświadczeniem bycia świadkiem przemocy? Dlaczego o to pytam? Kilkakrotnie spotkałem się z taką informacją u siebie w gabinecie, że osoby mówią, że dzieje się przemoc, a one nie potrafią zareagować, albo jeżeli nawet mówią, że chciałyby zareagować, to się boją zareagować, ponieważ boją się, że w jakiś sposób działanie może wpłynąć destruktywnie na Osoby ofiary? To jest ciekawe pytanie, bo rzeczywiście uważam, że za rzadko tego typu tematy są poruszane w gabinetach specjalistycznych. Też nie do końca mam przekonanie, że wszyscy specjaliści są tacy świetnie przygotowani na poruszanie takich wątków, więc to pewnie się wzajemnie też napędza. Ale tak, odpowiadając na Twoje pytanie, uważam, że zdecydowanie zbyt rzadko ten wątek się pojawia. Ja osobiście miałam naprawdę pojedyncze rozmowy, takie wprost na ten temat, gdzie osoba przyszła właśnie wokół tego, Tematu. Częściej gdzieś Kiedy współpracujemy dłużej To tego typu dyskusje się mogą pojawić Ale jako główny temat udania się do Specjalisty, psychiatry, seksuologa To to są jakieś pojedyncze wydarzenia, Robert Brak reakcji jest Dość symptomatyczny I do, Tak jak powiedziałem, często jest to powód tego, że nie wiemy jak zareagować. Dla mnie, dla psychologa, taką najważniejszą podpowiedzią w takiej sytuacji to jest przede wszystkim uwierzenie ofierze, czy uwierzenie osobie, która to doświadczyła. Dlaczego? Mhm. Bo to jest też ta pierwsza historia, prawda, która jest często budowana w kontekście późniejszych doświadczeń. Ktoś mówił o jakimś zmaganiu się z udowodnieniem sytuacji. I oczywiście nie mówimy tutaj o sytuacji udowodnienia tego przed przed na przykład organami ścigania, tylko mówię o, o takim kontekście czysto ludzkim, że najbliższe otoczenie nie dawiało wiary, podważało, dyskutowało i dlatego w moich takich wewnętrznych podpowiedziach, no ale też one oparte są na literaturze, to jest na pewno właśnie uwierzyć ofierze i to jest... Też trudne, bo nawet zadając pytania możemy w jakiś sposób podważać istotę całej sytuacji. Ale nie wiem, przestrzegałem cię, ale na pewno tam byłaś, ale jak zareagował, może zastanów się co poczułaś. Tutaj mogą się pojawić też takie właśnie elementy, więc najlepiej wsłuchać się w tą narrację i pozwolić jej też wybrzmieć. No to jest ważne, myślę, że to co, to co mówisz. Ja jeszcze dodałabym na wcześniejszym etapie jednak sprawdzenie, czy na pewno to jest bezpieczne, czy taka mhm. rozmowa jest bezpieczna. Osoby mogą doświadczać przemocy z różnych stron i może być tak, że ujawnianie przemocy, ujawnianie zwłaszcza przewlekłej przemocy trwającej długo, Takiej, która jest ze strony członka rodziny, może wiązać się z niebezpieczeństwem, i wtedy rzeczywiście warto jeszcze zwrócić uwagę, na ile osoba, która ujawnia tego typu treści, czy no rzadziej my, jako osoby słuchające, ale też w pewnym sensie tak może być, ale czy, to, czy dla tej osoby ujawnienie tego jest bezpieczne? Po pierwsze, ze względu na fizyczne potencjalnie zagrożenie, ale też bezpieczne emocjonalnie, bo to może być osoba bardzo ważna, bardzo bliska, taka, która, której nie chcemy stracić której taka osoba doświadczająca przemocy nie chce stracić, nie chce stracić z nią kontaktu mało tego. Może się okazać, że nawet tr trudnością będzie nazwanie tego, co przeżywa dana osoba mianem, Przemocy albo jakiejś agresji. Dlatego nawet w takim, w takim języku wokół przemocy, również przemocy seksualnej, nawet staramy się unikać takich sformułowań jak sprawca i ofiara, bo może się okazać, że osoba, która jest właśnie źródłem przemocy, jest bardzo bliska emocjonalnie osobie, która tej przemocy doświadcza, i wtedy takie Uznanie jej za sprawcę przemocy może być dla osoby doświadczającej przemocy niezwykle trudne, żeby nazwać tę osobę jednak bliską, być może kochaną jako osobę, która jest sprawcą, ale z drugiej strony też staramy się unikać takiego sformułowania jak ofiara. W języku polskim nie ma zbyt dobrego sformułowania w literaturze anglojęzycznej najczęściej mówimy o osobie, która jest survivor, czyli osoba, która przetrwała, przeżyła jakąś jakieś formę przemocy. Często w języku polskim używamy takiego sformułowania osoby, która doświadcza przemocy, a cały ten system nazywamy też jako taki, gdzie są to osoby uwikłane w przemoc. I tutaj właśnie też w jakimś sensie trzeba się też sobą zaopiekować. Ja mówię oczywiście w perspektywie osoby, która tego słucha, bo z jednej strony też my nie jesteśmy profesjonalistami w tej całej tej sytuacji. Najczęściej nie jesteśmy profesjonalistami. To znaczy wyobraźmy sobie, że jesteśmy przyjacielem, kolegą okay, i, mhm. i tutaj też to nie my mamy rozwiązać całą tą sytuację. Jeżeli czujemy kłopot, też mamy prawo, nie wiem, zadzwonić na telefon, Ufania, udać się do środka interwencji, że mamy taką informację i nie wiemy, co z nią zrobić. I też zaopiekowanie się sobą w tym obszarze też jest niezwykle istotne, bo zdarza się tak, że ta osoba mówi nam: Tylko Tobie to mówię, zachowaj to w tajemnicy. I czujemy ogromną odpowiedzialność, że mamy całą tą sytuację w jakiś sposób opanować, naprawić, w określony sposób zareagować. Też na to uczulam. Nie zawsze jesteśmy profesjonalistami na tyle wykształceni, żeby móc w sposób odpowiedni zareagować. Nie znaczy to, że nie, że nie możemy tego zrobić, bo danie tego wsparcia, wysłuchanie, nieocenianie jest absolutnie ważnym elementem pracy. Tak i rzeczywiście inaczej wygląda sytuacja, jeżeli jesteśmy w gabinecie, jako, ty, ty, ty pytałeś mnie, jako specjalistkę, więc też z tego obszaru próbuję, yy, próbowałam odpowiadać. Ale z, zupełnie też inaczej wygląda sytuacja, jeżeli osoba, która nie jest, nie ma wykształcenia medyczno-psychologiczno- terapeutycznego, terapeutycznego to, to. Mhm. nie jest też doświadczona w interwencji kryzysowej, no to wtedy może być to duże wyzwanie. I teraz ten wątek jest niezmiernie ważny, bo może się okazać, że zamykamy uszy. Nie wiedząc, co zrobić, nie wiedząc, jak zachować się, nie wiedząc, co powiedzieć, Nasz mózg próbuje zbagatelizować ten, to zdarzenie. Próbuje udawać, że może ta osoba przesadza, może tak rzeczywiście nie było, a może, a, może, a może to tylko jakieś wyobrażenie, może to było trochę inaczej. To z różnych względów wynika. Bycie przy osobie, która doświadczyła przemocy, towarzyszenie jej jest bardzo trudne emocjonalnie, na to nie mamy czasu też w tym podcaście już, żeby to jakoś dokładniej omawiać. Ważnym elementem jest to, co Ty mówiłeś, żeby dać wiarę temu, ale z drugiej strony też, żeby nie umniejszać tego zdarzenia i żeby nie próbować bagatelizować samego zdarzenia i jego skutków. My nie jesteśmy sądem. My nie jesteśmy nawet prokuraturą, żeby oceniać, czy coś się zdarzyło, czy, czegoś, czy, czy coś się nie zdarzyło. Czy tak było, czy tak nie było. To nie jest nasze zadanie. To nawet to nie powinno być nawet nasa, nasze zadanie. Więc to nie chodzi o to, żebyśmy my zabrali głos, czy ta osoba doświadczyła przemocy, czy ta osoba nie doświadczyła przemocy i ją przekonywali w którąś stronę. To jest bycie przy kimś, kto dzieli się z nami jakimś bardzo osobistym doświadczeniem w trudnej sytuacji kryzysowej, to, co możemy dać tej osobie, niezależnie już od naszego wykształcenia, to jest ta nasza bliskość i obecność i aktywność w słuchaniu tej historii. Kolejnym ważnym elementem jest to poszukanie wspólnie opcji. To znaczy, e, możemy podsunąć te opcje, możemy je przedyskutować, możemy zbierać jak najwięcej informacji, możemy sami poszukać wsparcia, natomiast sama osoba powinna podjąć decyzję, co dalej, dlaczego tak mówię, ponieważ niezwykle istotne jest niewywieranie presji. Że to jest jednak próba też odzyskania kontroli nad tą sytuacją. Możemy podpowiedzieć, ale nie musimy za tą osobę odpowiadać. No chyba, że mamy jakieś szczególne sytuacje, na przykład relacja z dzieckiem, czy też pełnimy jakąś funkcję, to mamy obowiązek na przykład niektórych sytuacji zgłosić. Ale to jest zupełnie inny obszar. Mówimy trochę o takim wsparciu osoby dorosłej, dojrzałej w jej doświadczeniu przemocy. Dodałabym tylko ten aspekt, że może się okazać, że to, co my sądzimy, że będzie dobre, wcale niekoniecznie będzie dobre dla osoby, która doświadcza przemocy, mm. czy doświadczyła przemocy. Na to bardzo trzeba uważać, bo nam się wydaje, że my mówimy, radzimy dobrze, mądrze, a jednym z elementów takiej pracy z osobą, która doświadcza przemocy, jest rozpoznanie potrzeb, jest nazywanie potrzeb. Co ta osoba potrzebuje na już, co ta osoba potrzebuje być może spokojniej, a co gdzieś w perspektywie. I nie zawsze jest tak, że to, co nam się wydaje, że powinniśmy zrobić natychmiast, jest yy, działaniem, które jest w zasięgu dla osoby doświadczającej przemocy. Bo może się okazać, że nam się wydaje, że idealnym pomysłem i takim w naszym odruchu emocjonalnym jest natychmiast pójście i zgłoszenie tego gdzieś na policję, do prokuratury. A może się okazać, że dla osoby, która doświadcza przemocy, podjęcie decyzji takiej jest formą, procesu musi zająć pewien czas to jest ostatecznie decyzja Osoby doświadczającej przemocy. Tutaj, oczywiście, nie uwzględniam tych aspektów prawnych, gdzie przynajmniej pracownicy medyczni teoretycznie są zobowiązani do zgłaszania różnego rodzaju aktów przemocy, bo nie o tym jest ten podcast. Rzeczywiście tutaj ważne jest to, aby pozostać w kontakcie z osobą doświadczającą przemocy i korzystać z pomocy specjalistów. Najlepiej specjalistów, którzy zajmują się interwencją kryzysową, doświadczonych w tym obszarze są infolinie i dla kobiet, i dla dzieci, i dla mężczyzn. Także, bo nawet w jednej z naszej audycji rozmawialiśmy na ten temat, o mężczyznach mężczyznach, którzy doświadczają przemocy, również przemocy seksualnej. Także są takie miejsca w Polsce, gdzie bezpłatnie i nawet anonimowo można uzyskać informacje, jak w takiej sytuacji pomóc i gdzie pomocy szukać. Umiejętność odpowiedniego zareagowania jest niezwykle trudna. Natomiast brak reakcji jest najgorszym rozwiązaniem. Próbujmy to używając właśnie tych podpowiedzi, czyli na pewno uwierzyć ofierze, słuchać jej, poszukać opcji bez wywierania presji i też zaopiekować się sobą. Jakakolwiek reakcja z naszej strony i tak będzie lepsza niż niedziałanie, chociaż cały czas miejmy w uszach głos tej osoby, która właśnie na dane działania nam przyzwala. Nie robimy czegoś Absolutnie wbrew tej osobie. Dzisiejszy podcast nagrywali dla Państwa dr Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii. oraz dr Robert Kowalczyk, psychoterapeuta i seksuolog. Seks Podcast.